Nie było mnie na wariatkowie kilka dni i takie coś właśnie stało przed naszym domem. Widzę ten posąg coraz bliżej tego domu i cała wyspa zmieniła się nagle na czarną. To źle wygląda totalnie, widzowie. To mi się nie podoba. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Domagaliście się wariatkowa i chyba słusznie, ponieważ widać, że coś tutaj niedobrego się dzieje. Zanim rozpoczniemy odcinek, wbijcie jeszcze na drugi kanał, ponieważ tam są vlogi, więc zachęcam bardzo serdecznie. Jest również link w opisie do Instagrama, gdzie możecie wbić, ponieważ tam czasem wrzucę sobie jakieś story, na przykład dzisiaj sobie rano wrzuciłem story, jak sobie piłem kawkę, więc warto wbić, zobaczyć i tak dalej, tam zawsze można mieć jakiś ze mną kontakt, a ja jestem oczywiście tutaj na tym wariatkowie i słuchajcie, no nie wygląda to dobrze, nie? Umówmy się, nie wygląda to dobrze, myślę, że sam kurczę tam ten, ja się nawet nie patrzę na tą wyspę, ten jak on ma, jak on się nazywał, kurczę, to był rybak, czy jak on miał, czy... O nie, kurde, zniszczyłem tyle kwiatków. Dobra, naprawimy to na szybko, żeby nie było, że ja tutaj taki, kurczę, bałagan po sobie zostawiam. Bierzemy te kwiatki szybko, tutaj wszystkie, które były. Dobra, stawiamy to tak, jakoś tu, nie mogą być dwa pod rząd obok siebie. Tu, ten stawiamy tu. O nie, ale tu narobiłem syfu trochę. Trochę syfu zrobiłem. Dobra, stawmy tu, tutaj. Dobra, o nie, tu jest kilka kwiatków obok. Dobra, nieważne, może być tak. Dobra, idziemy do tego rybaka, bo jestem... zapomniałem, jak on się nazywa, muszę sobie przypomnieć. Krzysiek, właśnie, rybak Krzysiek. Dokładnie, nawet Krzysiek niespecjalnie jest chyba zadowolony z tego, jak to wygląda. Ale dobra, słuchajcie, ja myślę, że... Ja wejdę na tą wyspę, tak mi się wydaje chyba. No nie wiem, boję się strasznie to robić, ale chyba czuję, że powinienem to zrobić, nie? Czuję, że powinienem wejść i przetestować, o co chodzi na tej wyspie i tak dalej. Więc ogarnijmy to, tylko czekajcie, tu czy jest tu jakieś takie słuszne przejście, czy muszę przepłynąć, więc niestety, ale dobra, płyniemy. Teraz tak, szybkie zwiedzanko tej wyspy, zobaczmy, co tutaj się na niej kryje. Mamy... O kurde, jezioro lawy jest, tutaj była wcześniej woda. I dobra, i to jest całe z obsydianu. Ja nie mogę, i ten posąg. Nie, to źle wygląda, widzowie, to źle wygląda. Ja nawet się nie chcę zbliżyć do tego posągu, bo nigdy nie wiadomo, co się może przy nim stać. Ale dobra, słuchajcie, chociaż w sumie... Widzowie, mam pewien plan. A jakby tak przyzwać Slendermana? Może by się dało tym posągiem go jakoś przyzwać, na przykład, nie wiem, strzelić łukiem w niego, czy coś tego typu. Tylko mi się wydaje, że najłatwiej byłoby to zrobić w nocy. Takie mam przeczucie, więc wiecie co? Jakby, nie wiem, jaka jest pora dnia, ale powinno się za niedługo ściemniać, więc ja może poczekam chwilę, po prostu ustawię się gdzieś tam dalej i może wykonam taki jeden właśnie magiczny strzał w jakąś głowę tego Slendermana i może akurat wtedy coś wyjątkowego się wydarzy, może przyzwiemy tego Slendermana i zobaczymy, może doprowadzi nas do czegoś, co powinniśmy odkryć na przykład, czy coś tego typu, nie? Więc zobaczymy, czekajcie, więc ja robię cięcie i czekam, aż zrobi się noc. Dobra, widzowie, jest noc i to jest najlepszy moment na to, żeby strzelić po prostu w ten posąg, więc ja jestem już przygotowany, ja nie wiem, kurczę, ja bym stanął gdzieś dalej, żeby on mnie nie zauważył od razu, wiecie, o co chodzi, może najlepiej byłoby nawet być w domku, więc po prostu może tu wyjdę na górę, czy jestem w stanie tu wyjść? O nie, to nie wyjdę tam, dobra. Stańmy może po prostu tutaj i strzelmy w ten sposób, tylko czy ja tam trafię w ten posąg? Dobra, uwaga, leci, to chyba tak powinien trafić. Uwaga, leci! Trafiłem? O kurde! Nie, jest Slenderman, nie, widzowie, to nie jest dobra informacja, to bardzo nie jest dobra informacja. Przyzwaliśmy go, udało się. Jest na tej wyspie, dobra, czyli ta wyspa jest wrażliwa na jakieś nasze uderzenia w nią i przyzywa Slendermana, dobra, mamy go, wiecie co? W dzisiejszym odcinku musimy go pośledzić, bo może zobaczymy coś, jakieś, nie wiem, może jakieś jego ruchy, może jakieś plany, które on będzie robić, czy coś, może dowiemy się czegoś po prostu, wiecie, o co chodzi, warto się w sumie dowiedzieć, możecie w ogóle pisać w komentarzach, co wy sądzicie o tym Slendermanie i czy on jest dobry, czy nie, bo ja mam szczerze mieszane uczucia, bo z jednej strony, no niby jakby przyzwaliśmy go po to, żeby on pokonał Shreka, co on robi? No to łódkę podniósł na łeb. Dobra, z jednej strony przyzwaliśmy go po to, żeby jakby on pokonał Shreka, z drugiej strony on w sumie nic w tym kierunku nie robi, a Shrek też nas nie atakuje i w sumie wychodzi na to, że jest zbędny ten Slenderman, bo on nic nie robi. Więc w sumie nie wiem, czy to był dobry pomysł go przyzywać, a to, co on tutaj wyprawia, jest trochę przerażające. Dobra, gdzie on jest? Czekajcie, bo on tutaj gdzieś przechodził obok mnie i... O kurde, dobra, za drzewem. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Wiecie co? Ja mam plany, ja mam... Co on tam pisze? Nic nie widzę, co on tam napisał. Nie widzę tego, widzowie. Ale coś tam, nie wiem, dobra, nie wiem co. Ale się położyłem, żeby mnie nie zauważył. Dobra, ustawmy się tak za nim. O dobra, on jakiś... On...
On zostawia jakąś tabliczkę. Czy on chce oznaczyć ten budynek jakoś jako budynek, nie wiem, zła czy coś tego typu? Oby nie, dobra. Kartkę. Nie, no ten Slenderman, on wszędzie kartki zostawia, to jest tragedia akurat, że on takie rzeczy robi. I pewnie będzie jakaś gra związana z tym, że będziemy musieli te kartki zebrać, czy coś tego typu. Więc ja już jestem przerażony, jak o tym myślę. Dobra, on poszedł gdzieś tam za ten dom, więc wiecie co? On tu jakiś kurde, stos kartek zostawił. Dom Slendermana to podpisał! No nie, tak nie może być! To nie jest w żadnym stopniu dom Slendermana! Marysia, nie Marcysia. Dobra, mógł mnie widzieć, ale niech pomyśli, że ja po prostu sobie chodzę po domu. Niech tak sobie pomyśli, tururu, sobie chodzę po domu, mógł mnie zauważyć, ale ja sobie tylko chodzę. Nie wiem, że on tutaj jest, jest wszystko spoko, jest bardzo fajnie, tu wychodzimy, dobra, nie wiem, gdzie on jest totalnie, ale muszę to jakoś zlokalizować. I mam z tym lekki problem, nie będę ukrywał, dobra, gdzie on jest? Ej, dobra, nie wiem, dobra, nie widzę go. Musimy go zlokalizować, bo po to go wezwałem, żeby... Marysia, widziałaś Slendermana? Widziałaś ten... O kurde, jestem na dole, dobra. Dobra, Marysia, ja... Dobra, on tam chodzi, nie, ja nie mogę zwracać na siebie uwagi, ja niestety nie mam żadnej potęgi na niewidzialność, nie byłem przygotowany na taką ewentualność, że będziemy śledzić Slendermana, więc to... Na to nie byłem gotowy, dobra, na F5 łazimy i po prostu... Dobra. On jest w kuchni aktualnie, jest w kuchni. Co będzie robić? Będzie robić jedzenie? Raczej wątpię, ale dobra, wyszedł gdzieś tam. Nie wiem co on robi, co on... Dobra, czy on wychodzi z tego budynku? Dobra, wyszedł. I dobra, idę za nim, on poszedł gdzieś tam na tyły. Więc zobaczmy, dokąd go nogi niosą, że tak to ujmę. Tu nie ma szyby w ogóle, co się stało? Dobra, dobra. O, nie, co ja kliknąłem, co to jest za... Dobra, tu klika, ten, kurczę. Dobra. To kładzenie, jak się kładę, to jest dobre. O! Sobie leży i on mnie nie widzi, a mogę być obok niego. Dobra, to jest to. Jakby się dało czołgać, to już w ogóle byłby kozak. Dobra. Gdzie on idzie teraz? On idzie chyba sobie do tej wioski, czy coś. Nie, to jest podejrzane. Czemu on jakieś krzesła rozstawia? Co on robi? Halo, co tu się dzieje? Nie, to tak być nie może. W niego strzelam z łuku. Co on zrobił, jaki wieżowiec? Nie. Co jest podejrzane? O kurde. Nie widział mnie, zostaw mnie. Dobra, tu, kładę się. Nie widzi mnie. Dobra, nie widział mnie. Jaka kryjówka? Jaka gold kryjówka? Co jest? Dobra, tu się tak kładę. O, tak powinien się położyć. To było jeszcze lepsze. Dobra, czekajcie, musimy... Dobra, kładę się dalej, nie idę tam, to jest niebezpieczne. Albo idę, dobra, muszę iść za nim. O kurde, on tu idzie z powrotem. Dobra, kładę się znowu, dobra. Ej, to kładzenie się w Minecraft jest tak OP. Mogę w ten sposób się przejść. Ej, co on robi? On rozwala nam szyby w domu. No co to jest za wandal? Nie zauważ mnie, nie. O kurde, jak blisko. O kurde, co jest grane. Dobra, on wszystkie szyby nam rozwala. Co jest z nim nie tak? Nawet podpisał to jako swój dom, a teraz rozwala szyby. On jakieś tabliczki też zostawia? Dobra, zaraz musimy jego śladem zobaczyć, może coś ukrywa. Dobra, czekajcie, tu jest jakaś tabliczka. Wejście dla... No tak, bo on się nie mieści w tamtym, ten jest za wysoki. Dobra, gdzieś wychodzi tam. Czy nie wiem, co robi. Ale musimy się dowiedzieć czegoś, póki co on przyszedł i dokonał aktu wandalizmu na naszym domu, tak być nie może. Tak być bardzo nie może, dobra, on gdzieś wyszedł chyba. Czy on gdzieś wyszedł? Czekajcie, wyjdę przed dom, bo nie widzę go nigdzie. Nie wiem, gdzie on jest w tym momencie. On gdzieś poszedł chyba w tą stronę, czy coś tego typu. Więc, o kurde, jest, dobra. Dobra, jest tam Slendermanik, dobra, zróbmy tak, przejdźmy tutaj, op do góry, tutaj, a nie wyjdę tędy, o nie, dobra, jednak schodzimy na dół, oj, dobra, on idzie do tego budynku, co to jest za budynek w ogóle, to znowu sobie go podpiszę jako swój, znowu powie, że to jest, dom Slendermana, tako, no, to tak być nie może, kurczę, żeby tu jakiś dom Slendermana był robiony, on wszędzie te kartki rozstawia, to już mnie denerwuje, no, on tak tu śmieci w tym momencie, ej, czy tu się da wejść do tego domu jakimś innym wejściem jeszcze, ja nawet nie wiedziałem, dobra, idziemy tu, idzie, ale to, aha, bo tu jest wyjście, dobra. Dobra, gdzie jest ten Slenderman, kurczę, bo weszliśmy do tego domu. Tam się nie da chyba wyjść wyżej już. Ej, dobra. O kurde. Co jest? Czy on ma umiejętności Endermana? Przepraszam bardzo. Co jest? Nie, on normalnie się teleportuje jak Enderman.
Nie, 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 tak być nie może. Co jest? O Jezu, o Jezu, nie. Zostaw mnie. Tu, przekopuj się. Tu. Dobra, schowany. Jest tu gdzieś obok. Nie, dobrze, widzowie. Dobra, czekajcie, ja muszę zlokalizować, gdzie on jest. Zwalam to. Dobra. Ła! Nie, no on mnie widzi? Zostaw mnie! Dobra, tu jest wyjście jakieś. Tu jest jakieś wyjście, czy nie? Halo, co to jest za miejsce w ogóle pod tym całym budynkiem? Jak się to wydostać? Halo, dobra, tu wychodzę. Dobra, wracamy. O nie, on idzie za mną. On się jeszcze teleportuje. Nie. Dobra, muszę go zgubić. On już doskonale wie, że... Nie, on mnie śledzi. Ja to ja go miałem śledzić, nie on mnie. Dobra, wiecie co? Robię znowu jakąś kryjówkę z tym moim kładzeniem się. O nie. Tu. I uwaga. O, no szybko, kładźcie. O. Położyłem się, nie widzi mnie. Powiedz, że mnie nie widzisz. Dobra. Idzie sobie dalej gdzieś. Boże, dobra, uciekamy. Uciekamy z tej strony, dobra. Pójdźmy gdzieś, wiecie co zróbmy? Macie, mam plan. On jest wysoki, ale nie wyższy niż drzewo. Robimy teraz taką akcję. Tu i uwaga. Dobra, teraz czuję się bezpieczny. Chyba, albo i nie. Dobra, muszę go zlokalizować i tak, bo ja nie mogę się poddać. Nie, jak już go przyzwałem, to nie mogę teraz obstrzelać zbroi. Muszę się dowiedzieć, co on ukrywa. Tak być nie może, że on będzie teraz mnie tutaj... Nie no, kolejne wejście dla Slendermana sobie zrobił. To jest przecież nienormalne. Dobra, zgubiłem go. O kurde, już go znalazłem. Dobra, jest przede mną. On się ciągle teleportuje tym jakimś dziwnym czymś. Nie wiem, skąd on takie coś ma, kurczę. Że się może tak teleportować. Dobra, przejdźmy tu. Gdzie on idzie? Czy on idzie do tej wioski teraz naszej? Dobra, niech tam idzie. Zobaczymy, co on tutaj kmini, bo on... Albo może lepiej niech tam nie idzie, bo on, kurde, wandalizmu tutaj dokonuje taką robotę, że tragedia. Ciągle rozwala wszystko. I ciekawe, czy on te krzesła w ogóle sprzątnął po sobie, co tu zrobił tą wieżę. No oczywiście, że nie. Wieża z krzeseł zrobiona normalnie. Dobra, gdzie on jest? Bo go znowu zgubiłem. Dobra, tam jest koło tego... Muszę już se przełączyć na pierwszą... O kurczę, dobra, on się teleportuje tam jakoś. Patrzcie, robimy taki myk. O, dobra. O nie. Dobra, zabrałem tą wodę. O nie, dużo tutaj rozlałem. Nie, żeby to szybko znikło, żeby on tego nie zauważył. Dobra, znikła ta woda. Chyba nie zauważył. Weźmy tutaj sobie na ten dach i z dachu będziemy obserwować, gdzie on sobie chodzi, bo tak jak odchodzę normalnie na równi z nim, to jest... Dobra, on też chyba postanowił sobie chodzić po domach, nie? Dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj. Dobra, kładę się i tak obserwuję. Dobra, on jest tam. Znikł! Gdzie on znikł? O kurczę, jest dobra, tu jest. Robimy tak, uwaga, przechodzimy tu. O! Widział mnie? Czy on się patrzył do góry? Chyba nie. Dobra, chyba się nie patrzył. Dobra, robimy to. Jesteśmy tutaj. Ja się boję tylko, że może jakoś mnie zaskoczyć i on tutaj się jakoś dostanie, kurczę, na szybko. I ja wtedy mam problem mocno duży. Ale dobra, zejdźmy tu. On jest w tym budynku. Tylko co on tutaj chce... Dobra, teleportnął się tam. Dobra. Muszę go ciągle obserwować, bo nigdy nie wiadomo, co on może odwalić. Zróbmy tak, przeskoczmy tutaj. Okej, jesteśmy tu. Dobra. Co on tam kmini? Stoi na domku jakimś. Bez sensu. Ja myślałem, że on będzie jakieś tutaj rzeczy robić, a przyszedł się przespacerować po tej wiosce, czy co? On coś buduje, co to jest? Nie, no znowu... Nie, czy on będzie budował swój posąg? Nie, no błagam, proszę, tylko nie to. Czyli my jesteśmy... Dobra, czyli ten posąg jakby nie przenosi się sam, tylko on... jest jakby przebudowywany, on go ciągle daje gdzie indziej chyba, czy co? Co to jest, kurczę? Ja nie wiem, co to jest. To w ogóle nie przypomina tego poprzedniego posągu. Dobra, nie wiem, może on buduje jakiś taki... Nie wiem, może trenuje sobie tylko. Nie wiem, dobra, zróbmy tak. Tutaj zejdźmy, wejdźmy do poczty i stąd obserwujmy całą sytuację. Tu jest też dziura? Kiedy on tą dziurę zrobił? Dobra, no tak, on buduje Slendermana po raz kolejny. Nie. Widzowie, aż mi zaschło w gardle, aż się muszę napić. O, dobrze jest się czasem napić w trakcie odcinka. Dobra, on buduje sobie jakiś posąg. Nie, to jest podejrzane, widzowie. Ja... Co ma w ręce? Co to jest? O kurde. Jakiś, to jest to coś, dzięki czemu on ma chyba te moce tego Endermana i się tak teleportuje. Nie wiem, nie rozumiem. Czemu on to pali? Co jest? Przecież on może się cała ta chata zająć przez to. A nawet na pewno się zajmie, bo tam jest przecież drewno. Przecież to się spali całe.
Co on zrobił? No nie, muszę to zaraz ugasić, jak on sobie stamtąd pójdzie czy coś, bo nie wiem. Nie mogę tego tak zostawić. To tak być nie będzie, okej? Okay? Tak być nie będzie. Nie pozwolę na to. Dobra, zobaczmy. A, to jakby chyba jednak się nie spali całe, tak mi się wydaje, bo on to rozwalił trochę, czy coś. Czy nie? Gdzie on jest teraz? Zgubiłem go. Nie no, znowu go zgubiłem, jak ja nie lubię, jak ja go gubię, kurczę, bo później muszę go znaleźć, a... No właśnie, później się okazuje, że on jest tuż obok mnie. No nie, 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 szybko tu. Szybko przejdźmy przez to. Dobra, tu, zamurujmy to. Tu jest jeszcze półpłytka, która tam powinna być. Kurczę, dobra, zróbmy to, zróbmy tak. O, dobra, półpłytka, pum, pum. Dobra, zamurowane. Dobra, jesteśmy w środku, tylko teraz nie wiem, gdzie on jest totalnie. Nie widzę go w ogóle, nie, szczerze mówiąc. Czyli znowu jest, o, tam jest? Dobra, tu się coś... Dobra, tam jest. On ciągle po tej wiosce chodzi. To jest dziwne. O kurde. O kurde, dobra, nie zauważył mnie. Dobra, gdzie on idzie teraz? Nie rozumiem trochę tego, ale... Okej, on chyba... Czy on wraca z powrotem na tą wyspę? Dobra, możliwe, że wraca z powrotem na wyspę. Więc idziemy za nim. Dobra, osiołku kochany, tutaj sobie, prawda, pilnuj się, żebyś, wiesz... Nie konfrontuj się z nim, nie? Wiesz, o co chodzi. Dobra, on idzie gdzieś w tamtą stronę. Idzie chyba... Nie wiem, gdzie idzie nawet, ale idzie... Chyba kłada się znowu. To jest najlepszy sposób na ukrywanie się przed nim. Położenie się. Dobra, i teraz tak, co on tu kmini? Czy on... On wsiadł do łódki. Czy on będzie chciał płynąć do Shreka? Nie. Czy on będzie chciał to zrobić właśnie i będzie chciał płynąć do Shreka? Dobra, czekajcie. To się dzieją porządne rzeczy. Może w końcu zacznie coś robić. Może w końcu, nie wiem, pójdzie się z nim policzyć czy coś tego typu. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja już bym chciał, żeby on... się tym zajął, dobra, jakąś tabliczkę stawia, wiecie co, ja zrobię szybki, niebezpieczny myk, przechodzę tu i tu się kładę. Dobra, mamy, jest tam tabliczka, ale chyba jej nie przeczytam na taką odległość. Ajajaj, co tam pisze, nie widzę tego. No i nie, to jest za daleko. Musimy podejść bliżej. Nadal tego nie widzę, a jakbym tak zoomował na maksa. O, łódka nie działa, równa się zrobić most. Co chłop będzie most chciał budować? I on płynie normalnie w pław. Przecież on ma tą rękawicę do tyle... O kurde, właśnie. O tym powiedziałem właśnie, że on ma tą rękawicę jakąś dziwną. Dobra, idziemy bokiem. On idzie ewidentnie do Shreka w tym momencie. Więc to jest tutaj, kurczę, mocno podejrzane, że tak to ujmę. Ale mam nadzieję, że w końcu się z nim jakoś policzy, mam nadzieję. Dobra, kładziemy się. Dobra, on tam idzie dalej, idziemy za nim, szybko. Tu musimy podpłynąć sobie lekko do góry, podpływamy, tu przeskakujemy, dobra, szybko, żebym go tylko nie stracił z pola widzenia, błagam. Lecimy tu, dobra, jest tam, widzimy go, wyjdźmy sobie na samą górę, zeskoczymy najwyżej z góry i zrobimy wiadro. Dobra, jest koło tych świń. Czy on idzie do tego Shreka w tym momencie? Co to było? Ej, o co chodzi? Co tu się wydarzyło? Dlaczego on ten blok wziął i podniósł i rzucił nim? Ej, to było straszne. To było mega straszne, nie? Czy on tą rękawicą może takie rzeczy robić? Skąd on takie rzeczy ma w ogóle? Czy nie wiem, ja w tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy ja na pewno chcę, żeby on pokonywał Shreka? Czy nie wolałbym się ze Shrekiem piknąć i zabić go, żeby tą rękawicę dostać? Przysięgam, kurczę, ta rękawica jest chyba OP. Ja chciałbym takie moce mieć. Dobra, on idzie tam do tego Shreka, więc idźmy tutaj za nim ciągle. Przejdźmy sobie... Ała, kurczę, dobra, nie udało mi się wiadra zrobić. Dobra, tu przeskoczmy sobie po drzewach i zaraz będziemy na miejscu. Przejdziemy tu. Dobra, i on jest... Czy on wszedł do środka? Mi tam coś mignęło. Czy on wszedł do środka? Chyba wszedł. Dobra, idę za nim. Muszę to zobaczyć, co on robi. Muszę to zobaczyć. Jeżeli będziemy świadkami wojny... A dopiero teraz wszedł. O kurde, to ja ryzykowałem mocno tym skokiem. Dobra, on zostawia tu jakąś tabliczkę. Ostatnie ostrzeżenie Shreku. Co jest grane? On do Shreka, że ostatnie ostrzeżenie, co jest? Czy oni już mają jakiś kontakt ze sobą, czy coś? Dobra, on tam schodzi na dół. Zszedł na dół, jest na dole. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, tu. Ła! Kurczę, nie udało mi się dobrze wiadra zrobić. Ale dobra, zejdźmy jeszcze niżej, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ja tutaj sobie na drugi... No nie zobaczę tak nic, dobra. Gdzie on jest? Jest tam gdzieś po... Szybko, do domku, dobra, jestem w domku i tu stąd popatrzmy, co się dzieje. Nie ukryjesz się. Chłop normalnie przychodzi do bazy Shreka i mu pisze, że się chłop nie ukryje. Dobra, czy on mu grozi w tym momencie? Dobra, zostawiam mu jakąś wiadomość tajną. Znaczy, już taką nie tajną w sumie. Ale on, dobra, to jest przerażające, widzowie. Nie wiem, czy ja tutaj powinienem przybywać. Oj, dobra. On tam gdzieś...
czy on poszedł do tej spiżarni? Dobra, on poszedł do tej spiżarni. Zostawia, nie ukryjesz się, Shreku. Normalnie, normalnie wiadomość mu tu zostawił. Dobra, czyli on... Dobra, nie, jest za duże ryzyko, że mnie tu zauważy. Wracam z powrotem. Dobra, widzowie, wiemy, że Slender... O kurde, czy on leci za mną? Czy on mnie zobaczył? Halo? O kurde. Nie, zostaw mnie, błagam! Nie, spadłem na dół. Nie, zostaw mnie, ja tu nic nie chciałem zrobić złego. Błagam. Tam jest wyjście, dobra, robię to, wypływam tędy. Czy tu jest wyjście, jakieś wypłynięcie stąd? Proszę, gdzie on jest? Znik. O nie, patrzcie na mnie, dobra, uciekamy do wioski. Ja już nie, kurczę. A nie, on tu już jest! Dlaczego ja tak wolno płynę w tej wodzie? Co jest grane? Ała. Szybko wypływaj. Zostaw mnie, Slendermanie, błagam. Nie, ja nie chcę się z tobą bić. Ja żartowałem, nie chcę zabrać twojej rękawicy. Idź ode mnie, wariacie. Dobra. Zostaw mnie, no proszę, zostaw mnie! Czego ty ode mnie chcesz? Tu przeskakuję na drugą stronę. Dobra, tu przechodzimy, tu. Szybko wracam do wioski. Dobra, widzowie, krótka piłka. Wiemy, że Slenderman wziął się za Shreka, ale niestety wziął się też za nas, więc nie jest kolorowo, widzowie. Jest ta jego wyspa, musimy się dowiedzieć, co on dalej knuje, z tym, że jest mały problem, bo on już tak jakby troszkę się spodziewa tego, że ja go śledzę i że staram się dowiedzieć, co on knuje, więc tu pod tym względem nie jest kolorowo, widzowie. Ale najważniejsze jest to, że zajął się Shrekiem, zostawił mu jakąś dziwną wiadomość, że nie ukryjesz się i tak dalej, czyli ewidentnie będzie walka Slendermana ze Shrekiem. Zobaczymy, kto ją wygra. Mam nadzieję, że w końcu będzie tutaj spokojniej.